dla początkującego producenta muzycznego, który nie dysponuje zbyt dużym budżetem, dobrym pomysłem będzie zakup klawiatury sterującej firmy Alesis V Mini. Jest to niewielkie urządzenie o wymiarach mniej więcej o szerokości około 30 cm, a grubości około 15. Tak wygląda ono w porównaniu z kartką A4. Posiada dwie oktawy z możliwością zmiany z przestrajania o oktawy w dół lub w górę. Tak więc można mieć za pomocą tego urządzenia dostęp do całej klawiatury. Cztery pady, cztery pokrętła, ale nie są to pokrętła tak zwane endless encodery, tylko są to zwykłe potencjometry. Można nimi obracać tutaj mniej więcej w zakresie około 3/4 obrotu, nawet troszeczkę więcej, i wykorzystać to do sterowania parametrami w programie. Oprócz tego cztery małe przyciski, pitch bend, czyli wciśnięcie tego przycisku umożliwia płynne przestrojenie dźwięku w górę lub w dół, przycisk modulacji oraz przycisk sustain, którego naciśnięcie powoduje podtrzymanie dźwięku. To urządzenie nie posiada możliwości podłączenia zewnętrznego pedału sustain i jest to jedyna możliwość, żeby z tej funkcji skorzystać. I to jest właściwie wszystko. To urządzenie nie posiada dodatkowo żadnych funkcji, nie posiada arpeggiatora. Natomiast, co gorsza, nie posiada również możliwości zmiany programów. To znaczy, może mieć w swojej pamięci tylko jeden program, którego nie można zmienić. Tak więc mamy tutaj cztery pady, cztery pokrętła i tylko cztery pady i cztery pokrętła. Nie ma przełączania banków padów lub banków pokręteł. I niestety sprawia to, że to urządzenie staje się bardzo mało funkcjonalne. Tak więc praca na nim na początku jest dosyć uciążliwa, jeżeli nie ma się jakiegoś dodatkowego kontrolera do programu. Zaletą jest niska cena, około 250 zł, przy czym nie wiem, czy to urządzenie jeszcze jest w sprzedaży. Można jeszcze zakupić gdzieś, są dostępne jeszcze z drugiej ręki używane egzemplarze. Do urządzenia oczywiście dodane jest oprogramowanie. Tutaj na tym estetycznym, bardzo ładnym pudełeczku, które również cieszy oczy i może być niezłą ozdobą pomieszczenia. Mamy informację, że jest tutaj dodane oprogramowanie Pro Tools First. Jest to uproszczona wersja profesjonalnego programu DAW do obróbki dźwięku oraz wtyczka Air Expand, która jest wirtualnym instrumentem. Natomiast jest tutaj pewien problem. Zacznijmy od programu Pro Tools First, ponieważ korzystanie z niego, oprócz tego, że wymaga zarejestrowania go i używania menadżera licencji, to niestety wymaga stałego dostępu do internetu. Tak więc jeżeli ktoś chciałby pracować na urządzeniu bez dostępu internetu, to w programie Pro Tools First to się niestety nie uda. W dodatku ten program wymaga ekranu o dosyć wysokiej rozdzielczości, co stanowi dosyć spore utrudnienie. W wypadku zwykłego laptopa praca jest dosyć problematyczna. Te podpisy tam i przyciski są jednak dosyć małe. I w dodatku program ten od razu ustawia się w bardzo niskiej rozdzielczości. Praca na tym programie jest oczywiście dosyć skomplikowana. Jest on, jak się nie trudno domyśleć, po angielsku, nie jest spolszczony. Jest na pewno do opanowania, ale jest jeszcze jeden problem. Do tego, żeby ten program w ogóle się uruchomił, niestety wymagany jest dodatkowa rzecz, interfejs audio. Jest to zakup rzędu około 250 zł,
i program, jeżeli nie wykryje takiego interfejsu audio, to niestety sama karta dźwiękowa, na przykład laptopa, nie wystarcza i program po prostu się nie uruchomi. Inna sprawa jest z instrumentem Xpand. Jest to zestaw naprawdę ciekawych brzmień. Niestety nie pracują one jako samodzielny instrument. Tak więc, żeby skorzystać z tych brzmień, trzeba najpierw uruchomić program DAW, ale w tym celu można pobrać darmowy program MPC Beats, następnie podpiąć pod ten program, pod MPC Beats należy podpiąć jako wtyczkę program Xpand i można wówczas z brzmień korzystać, można również ich używać do tworzenia własnych kompozycji. Może jeszcze kilka słów na temat designu urządzenia. O ile jego design nie budzi żadnych moich wątpliwości, o tyle klawisze, prawdę mówiąc, nie pracują zbyt dobrze i gra na tych klawiszach nie jest zbyt przyjemna i w tym wypadku klawiatura na przykład Akai MPK Mini MK3 jest pod tym względem o wiele lepsza. Uważam, że urządzenie mimo to jest warte swojej ceny, warto je zakupić i dużym plusem jest chociażby dostępny wirtualny instrument Xpand.